Według tego modelu matematycznie popartego, Bitcoin powinien być powyżej 100 tysięcy już za niedługo po tym następnym heavingu, a w okolicach następnych 5 lat powinien osiągnąć pół miliona do miliona dolarów. I zobaczmy, że ten wykres jak na razie bardzo, bardzo dokładnie odzwierciedlał to, co działo się z ceną Bitcoina. Witam x grosz z tej strony. Z kanału Kryptokamikadze i dlaczego chciałem to dotknąć dzisiaj. Między innymi dlatego, że kilka razy już dotykaliśmy ceny bitcoina, zresztą często dotykamy ceny bitcoina długoterminowo i gdy patrzymy z różnych punktów widzenia, tak jak widzicie tutaj na moim kanale, jestem na playliście i mówiłem o bitcoin, do, o bitcoin za milion, bitcoin na 18 urodziny mojej córki, dlaczego uważam, że będzie super wartościowy. Bitcoin Plus dla rodziny, dlaczego każda rodzina powinna utrzymywać jakąś część swojego, majątków w Bitcoinie to teraz, tak sobie myśląc, że poza polityką, ideami, wolnością, wielkością sieci Bitcoina, chciałem spojrzeć na Bitcoina tak, jak patrzą na niego matematycy, na wszyscy ci, którzy mają, mając pod sobą olbrzymie ilości pieniędzy do inwestowania, menadżerowie różnych funduszy, nie kierują się tylko geopolitycznymi wskazówkami, ale również czystą matematyką. I tak na przykład złoto. Gdy złoto, gdy próbujemy wycenić złoto, w jaki sposób możemy go wycenić? Nie ma tam kwartalnych wyników finansowych, nie ma CEO, więc ale w jakiś sposób musi być wyceniane. I teraz, grzebiąc w tym temacie i pozostając w temacie bitcoina, wpadamy na właśnie na ten, na ten wykres, który jest właśnie stack to flow ratio. I tak jak widzimy, John McAfee jest matematykiem i właśnie o tym mówi, że matematyka po prostu pokazuje, że Bitcoin musi być w tej cenie. Między innymi patrzymy na kogoś, szukamy innych ludzi, którzy jakby popierali to, o czym mówi McAfee. I gdybyśmy tak na przykład mieli tutaj, mamy takiego pana, który się nazywa Dr. Amuse, imienia nie będę próbował wypowiedzieć, który na swojej stronie ma książkę Bitcoin Standard, ale poza tym zresztą. Doktor Amus, możecie tutaj sprawdzić go na LinkedIn, um, kim jest i, i jakie ma wykształcenie. Więc nie jest, to, nie jest to żaden youtuber ani nic w tym stylu. Ma za, sobą, um, ma za sobą potężne wykształcenie, jeżeli chodzi ogólnie o matematykę, jak i świat monetarny, powiedzmy to tak. Więc zaczyna od tego, że w jaki sposób i dlaczego złoto osiągnęło i osiągało w historii, pomimo tego, że ludzie nie zdawali sobie sprawy, dlaczego, dlaczego matematycznie miało to sens, że złoto osiągało status monetarny i było walutą, która nie, nie opierała swojej wartości na niczym innym, tylko na samym sobie, czyli na złocie. I to jest bardzo ciekawe. I w pewnym momencie dochodzimy do momentu, kiedy właśnie przedstawia nam ten model, który właśnie tu widzimy na tym wykresie, albo tutaj mamy bardziej taki, że tak powiem, co do minuty prawie wykres. Na tym wykresie, który nazywa stack to flow, jest to taki stosunek stack, czyli tego czegoś, co już jest wydobyte, to flow do tego czegoś, co jest wydobywane rocznie, i numer z tego stosunku, który wynika, pokazuje nam, na podstawie porównując to do, do różnego rodzaju innych surowców czy czegokolwiek, chce, co chcemy wycenić, pokazuje nam prawdopodobieństwo również tego, w jaki sposób dane, dane aktywo będzie wyceniane i jak wygląda jego przyszłość. I między innymi na tym właśnie opierane jest, opierany jest ten właśnie, ten właśnie wykres. I jak widzimy, niedawno zaaplikowany ten wykres do ceny, która jest tutaj wskazana na czerwono, pokazuje, że stack to flow całkiem nieźle pokrywało się z ceną bitcoina. I teraz, gdy patrzymy na wszystkich instytucjonalnych inwestorów, gdy spojrzymy na BACT, którego, jak widzimy tutaj, e, obroty rosną powoli, powoli, jak żółwo ciężale, ale rosną, gdy patrzymy na tych ludzi, e, którzy decydują, gdzie te pieniądze mają popłynąć, to 100% jest tak, że Poza tą szeroką perspektywą, którą muszą ogarnąć, geopolityczną, polityczną, e, ideową, i tak dalej, na pewno aplikują matematyczne wzory do tego, gdzie mają położyć pieniądze swoich klientów, tak aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Ich nie interesuje, czy to jest złoto, ropa czy platyna. Ich interesuje, czy i w jakim terminie. I jak dużo będą mogli zarobić. Więc gdy teraz matematycy zaczynają podpinać ten oto model do ceny Bitcoina, zaczynają zauważać coś zupełnie nowego, coś, co im się nie tylko pokrywa z przeszłością, bo jak widzimy, tutaj mamy 2010-2011 rok, i gdy patrzymy, tutaj mamy właśnie tą linię fioletową z Taktu Flow, i zobaczmy tutaj tą linię fioletową. Gdy patrzymy na linię fioletową i gdy patrzymy na cenę, to mamy tutaj, zobaczmy, stoimy powiedzmy 2000 tutaj, 2014 rok. Stack to Flow 240 powinna być cena bitcoina, ale jest 460 cena bitcoina, akurat w tym momencie. Byliśmy też poniżej. Było, że stack to Flow pokazywał 400, a prawdziwa cena była 300. I w tym momencie, jeżeli popatrzylibyśmy na dzień dzisiejszy, Stack to Flow pokazuje nam 8200, cena dzisiejsza jest 9300 czy coś w tym stylu. Czyli tu nam pokazuje 8300, a 8900 jest cena 9000. Czyli cały czas podążamy po tej cenie Stack to Flow. I teraz, gdybyśmy chcieli zobaczyć tak naprawdę o co chodzi z tym Stack to Flow, to chciałbym powiedzieć tak. Ilość. Czegoś, co jest już wydobyte, czyli bitcoinów mamy 18 milionów wydobytych i 660 tysięcy bitcoinów napływa nowych na rynek rocznie. Więc 18 milionów dzielone na 660 daje nam mniej więcej 27, czyli stack to flow, stosunek stack do flow mamy 27. Jeżeli popatrzymy na złoto, to Ilość wydobytego złota do ilość napływającego nowego złota na rynek jest w tej chwili 57. Więc my jesteśmy jako bitcoinowcy jesteśmy przy 27, ale dosłownie za kilka miesięcy będziemy mieli 18 milionów w obiegu a 330 napływających nowych i nasz stack to flow wzrasta do 54. Nie mówiąc o tym, że za następnych 4 lata będziemy mieli 18 milionów z groszami w obiegu, a napływających, znowu o połowę mniej, 160 coś. I nasz stack to flow wtedy będzie powyżej 100. I nigdy w historii nie ma żadnego aktywa, nie ma żadnego surowca, którego stack to flow był w okolicach 100 lub powyżej 100 co jest bardzo, bardzo ciekawy model. I teraz Gdybyśmy sobie popatrzyli, czy tak naprawdę ten model jest prawdziwy, to jest jeszcze takie coś, co się nazywa w statystyce. Statystyka, ja tam z matematyki nie powiem, że jestem jakiś geniusz, ale statystycznie, r do kwadratu to jest, pokazuje nam, jak bardzo dobre jest nasza. Jak bardzo dobra jest nasza predykcja, czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy mnóstwo danych, tak jak tutaj te kropki mogą reprezentować dane, i jeżeli weźmiemy, pomiędzy tymi danymi, wyciągniemy średnią, jakąś średnią e, e, pomiędzy, która idzie idealnie pomiędzy tymi, tymi danymi, to wtedy to jest właśnie to r, które pokazuje nam, że jeżeli jest ono w granicach, jest ono, ono jest w granicach pomiędzy 0 a 1. Jeżeli wrócimy teraz do, tutaj do naszego modelu. I jest, zobaczmy sobie tutaj na przykład tutaj, i tu mamy na przykład właśnie tą linię średnią, tu mamy cenę Bitcoina i widzimy, jak ona oscylowała przez ten czas. I mamy tutaj tą wyciągniętą średnią, i wychodzi na to, że poprawność, czyli prawdziwość. Tego modelu jest w granicach 0,95. Pamiętajmy, możemy być pomiędzy 0 a 1. Mamy 0,95 lub 1% i 100%, a mamy 95%, czyli prawdopodobieństwo jest niesamowicie wysokie, tego, że w następnych latach, w następnym czasie ta linia będzie dalej podążała. W tym kierunku. Więc już w tej chwili mamy dwie dane, które pokazują nam właśnie ten e, kierunek ceny Bitcoina, który prawdopodobnie, matematycznie pokazując, będzie w tym kierunku podążał. Teraz chciałem tutaj jedno, jedno dotknąć, aby nie było, że, aby nie było, że, e, żeby, że mówię jedno, jednoznacznie. Kermit tu bardzo dobrze zaznaczył, że wszystko jest w porządku, matematyka się zgadza, ale pamiętajmy, że może się wydarzyć czarny łabędź. No i oczywiście to się zgadza, że sporo ludzi zarządzających, zgadzam się z tym, sporo ludzi zarządzających opiera swoje decyzje, między innymi na takiej oto matematyce, ale cytując klasyków, wszystko się może zdarzyć, czyli tak naprawdę dalej, pomimo 90, 95% wskazujących. Prawdopodobieństwo wydarzenia się tego, co tutaj przewidujemy, mimo wszystko nagłe polityczne zachwianie, ideowe, wolnościowe, rządowe, jakkolwiek to nazwijmy, może zaburzyć cały, cały model. Bo jakby nie było, musimy pamiętać, że te 10 lat, e, pomimo różnych burzliwych rzeczy, nigdy nie było tak blisko, jeżeli chodzi o zainteresowanie rządów tego świata. Tym oto e, aktywem, bitcoinem, jak właśnie jest w tej chwili. A więc, gdyby to pozostawić samemu sobie i nie ingerować w to w żaden sposób, to jest bardzo prawdopodobne, że cena będzie i może podążać tym właśnie oto kierunku. Jedyne, co może to zaburzyć, co już mówiliśmy, to jest właśnie jakiś czarny łabędź tego rynku, który mógłby tutaj zachwiać tym wszystkim. Tak czy tak, myślę, że jest to warty, Model e, matematyczny do przeglądnięcia sobie i do zanalizowania, bo mm, może to w jakiś sposób procentowy zaważyć na tym, czy i w jakim stopniu jesteśmy w stanie zaryzykować e, tym, co mamy, aby ulokować się w tym, a nie innym, właśnie aktywie cyfrowym. I teraz, tak jak przeglądamy rynek, i próbujemy wyhaczyć nasze najlepsze, e, najlepsze, nie wiem, najlepsze miejsca do zainwestowania. Biorąc tutaj pod uwagę Bitcoina, między innymi, powinniśmy brać takie oto wiadomości pod uwagę. Biorąc pod uwagę XRP, mamy również inne, różne ważące na tym e, aktywie m, wiadomości, które mogą zadecydować o tym, czy chcemy, czy nie w to zainwestować. Mając ethereum, mamy następne. A więc wszystko to jest ważne, i w taki właśnie, między innymi, sposób powinniśmy rozważać nasze, nasze każdy, nasz każdy ruch długoterminowy. Nie mówię tutaj o, że tak powiem, chwilowych naszych decyzjach związanych z tradowaniem. A więc to jest bardzo, moim zdaniem, moim zdaniem to jest bardzo ciekawy temat, który jest jak najbardziej do rozwinięcia. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki będę mógł się z Wami podzielić jeszcze ciekawszymi informacjami, jeżeli o to chodzi. I powiedziałbym tyle. Jeżeli uważacie, że taki materiał powinien trafiać do szejszej ilości ludzi, definitywnie wrzućcie łapkę do góry, bo to jakby. To jakby rozprzestrzenia mój film po YouTubie i jakby pozycjonuje go wyżej. No i oczywiście subskrybujcie i komentujcie. A uważam, że sporo osób powinno z każdego jednego materiału próbować wyciągnąć coś dla siebie, nieważne czy się zgadza z tym, czy nie, i rozważyć to na własny sposób i podjąć własne decyzje, dlatego, bo jakby nie było na samym końcu, Sami e, mamy konsekwencje tych decyzji, czy je podjęliśmy, czy je nie podjęliśmy. Niepodjęcie decyzji można by było nazwać również decyzją. I na tym tyle. Mam nadzieję, że m, po jakimś czasie wrócimy do tego filmu, jak i do poprzednich moich filmów, jeżeli chodzi o wyceny, wyceny e, Bitcoina i zobaczymy, jak bardzo blisko prawdy byliśmy czegoś, co pokazuje nam, że jest e, w 95% wręcz pewne tego, że w taki, a nie inny sposób to się potoczy. Dzięki wielkie, trzymajcie się i jak zwykle do usłyszenia następnym razem.